Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. Chciałbym uzupełnić materiał, który nagrałem poprzednio na temat krzywych. Już pokazałem różne opcje związane z krzywymi, ale nie skupiłem się w ogóle nad tym, jakie rodzaje tych krzywych mogą być w Blenderze. Dlatego teraz krótkie uzupełnienie. Otóż wiemy, że krzywe można dodawać zmianą krzywych i są to krzywe takie jak krzywa Beziera. Krzywa Beziera posiada dwa uchwyty i ciekawą własnością tej krzywej jest to, że ta krzywa przechodzi przez te uchwyty. Czyli mam rzeczywisty wierzchołek i przez ten wierzchołek krzywa musi przejść. To jest cecha krzywej Beziera. Natomiast inny rodzaj krzywej, jeżeli taki dodam, to jest krzywa typu NURBS. NURBS to jest podobna krzywa do krzywej Beziera, z tym, że ma troszeczkę inną krzywiznę i ona ma cztery wierzchołki. Te cztery wierzchołki są ustawione domyślnie w jakichś tam miejscach siatki, natomiast krzywa, proszę zauważyć, rozpościera się pomiędzy nimi. Taka jest główna różnica pomiędzy krzywą typu NURBS a Bezierem. Bezier zawsze precyzyjnie przejdzie przez wierzchołek, choćby nie wiem jaka była krzywizna tej krzywej, a NURBS będzie te wierzchołki starał się ominąć. Oba te rodzaje krzywych przydają się w różnych takich szczególnych zastosowaniach. NURBS ma dodatkowo z tego wynikające ustawienia, które troszkę różnią go od krzywej Beziera. Otóż mamy coś takiego jak rozdzielczość. Oczywiście możemy sobie przełączyć przez Alt-C cykliczność takiej krzywej. Możemy sobie przerobić ją na Beziera, jeżeli chcemy. Ale mamy coś takiego jak rozdzielczość. I ta rozdzielczość, czy też rząd krzywej, to jest ilość wierzchołków, na których dana krzywizna jest rozpostarta. Teraz mam 4 wierzchołki i rząd krzywej wynosi 4. Jeżeli zmniejszę ten rząd, to będę miał 3 wierzchołki do narysowania fragmentu krzywy, a więc relatywnie moja krzywa będzie dłuższa. Jeżeli rząd zmniejszę do 2, to w tym momencie krzywa jest rozpostarta pomiędzy każdymi dwoma wierzchołkami i jej krzywizna jest tak duża, że, znaczy tak niewielka, że teraz przechodzi w pewnej niewielkiej odległości od wierzchołka. Jeżeli zwiększę precyzję, to ta odległość od wierzchołka będzie się również zmniejszać. Tak to działa. Natomiast w przypadku Beziera nie mam takich opcji, które by sterowały jego rzędem. Jedyne co mam, to jest tylko precyzja rysowania, czyli mniej lub więcej punktów przybliżających krzywą. NURBS z tego powodu wydaje się troszeczkę bardziej taki skomplikowany. No oprócz tego mam tutaj jeszcze inne rzeczy, na przykład takie coś jak tilt liniowy lub nie, promień i tak dalej. Mamy także możliwość określenia punktów końcowych. Bezier akurat teraz powoduje, że przechodzę sobie przez wierzchołki, ale tylko te dwa. I oprócz tego inny rodzaj krzywej, to jest jeszcze jeden tylko rodzaj, tak naprawdę to jest krzywa typu path. Path to jest ścieżka. To jest krzywa podobna troszeczkę do Beziera, ok? Chociaż jest przybliżana przez NURBS. To jest po prostu prosty odcinek złożony z 5 wierzchołków, który można na różne sposoby wyginać. Jest to jeden z najbardziej użytecznych rodzajów krzywej, ponieważ nie ma wstępnie założonej żadnej deformacji. No i oczywiście mam tutaj również rozdzielczość tej krzywej i tak dalej. Także tak to wygląda. Oprócz tego istnieją również inne krzywe i to są krzywe powierzchniowe. Już gotowe krzywe powierzchniowe, których możemy użyć do uzyskania różnych ciekawych kształtów. One znajdują się w menu Surface. Menu Surface, na przykład taka krzywa jak NURBS, ok, ale w powierzchni. Dostaję tutaj jakby... Zaraz, co ja dodałem? Rzeczywiście, to jest krzywa powierzchniowa. Ona ma dokładnie takie same ustawienia jak zwykła krzywa, z tym, że w tym przypadku jej ustawienia są identyczne jak z ustawieniami powierzchni. Jeżeli dodam jeszcze powierzchnię, na przykład NURBS Surface, w tym momencie ta powierzchnia wygląda tak i zestaw ustawień jest taki sam. Proszę zobaczyć, jak kliknę, to są dokładnie te same. Teraz w tych ustawieniach jest jedna rzecz, którą warto rozumieć, mianowicie to, że taka krzywa powierzchniowa na przykład, albo ta zwykła, są rozpięte na 4 wierzchołkach lub też na takim zestawie pryzmowym wierzchołków. I teraz rząd krzywej określa, jak ta krzywa sięga do tych wierzchołków. Więc jeżeli dam rząd rzędu 2, powiem sobie na U, to jest ta współrzędna zgodna z osią Y, albo na V, współrzędna zgodna akurat tutaj z osią X, to wtedy moja krzywa jest dociągnięta do brzegów. Teraz kolejny parametr to jest rozdzielczość. Mogę zmieniać tę rozdzielczość po to, aby krzywa była bardziej wyprostowana, w tym sensie, że ona jest przybliżana przez mniejszą ilość krawędzi. Teraz widać, mam nadzieję, że składa się z prostych odcinków, natomiast jeżeli zwiększę rozdzielczość, to będzie się coraz bardziej zaokrąglała. Tak to wygląda w jednej i w drugiej osi. No i teraz słabo widać ten efekt, dlatego że mam bardzo niski rząd. Jeżeli rząd powiększę, na przykład do 4, to widać, że mam gładziusieńką krzywą. W tym przypadku mniejsza rozdzielczość będzie powodowała, że krzywa zacznie się przybliżać na sposób takich, powiedzmy sobie, łamanych. Ok, więc to jest tego typu powierzchnia. Z tą powierzchnią można robić również
dosyć ciekawe rzeczy. Można robić ekstruda na przykład kolejne razy, powiedzmy sobie w ten sposób, tworząc jakieś takie wstęgi. Ok, to jest całkiem fajnie działająca opcja. No i cóż więcej, no nie ma tutaj wiele więcej możliwości. Natomiast warto pamiętać o tym, że krzywa tego rodzaju, jeżeli na przykład dodam sobie coś jak cylinder, to za pomocą tego cylindra mogę wygenerować bardzo łatwo pewne specyficzne kształty, na przykład rozciągając niektóre wierzchołki. Zwyczajnie robię skalowanie do takiego kształtu i mam teraz bardzo ładny kształt, który z jednej strony jest okrągły, a z drugiej jest taki kwadratowy o zakrąglonych rogach. Bardzo sympatyczna kształtka, powiedzmy sobie, do jakiegoś odkurzacza na liście czy innych tego typu urządzeń. Co jeszcze można z tego zrobić? No, jest tutaj sporo różnych możliwości, ale wszystko zależy od tego, jak będziemy modelować. Więc powierzchnię pokazałem, cylinder pokazałem, teraz sferę. Mamy sferę zrealizowaną właśnie w oparciu o krzywę. Ta krzywa jest krzywą cykliczną. Jeżeli wcisnę Alt-C, to mam w dwóch współrzędnych możliwość otwarcia tej krzywej. Weźmy sobie cykliczność, wyłączę tu i wyłączę tutaj. Na razie nie widać, żeby to działało. Cyclic, o teraz włączyłem i dopiero teraz się otworzyła mi ta kula. Ok, więc mam cykliczność, albo tutaj zamknięte jest wtedy wszystko i powstaje taki torus jakby. Ok, albo to U jest wyłączone, wtedy mam zwykłą kulę. Oczywiście taką kulę mogę deformować na różne sposoby, tworząc znowuż dosyć ciekawie wyglądające kształty, na przykład tego typu poduszkowaty kształt. Ewentualnie go jeszcze ścisnę. No i tu widać, że powstaje deformacja wynikająca z cykliczności. Niestety tego tak łatwo się wyrugować nie da, bo trzeba byłoby wszystkie wierzchołki, które są w górnej części, przesunąć. Teraz to musiałem je zaznaczyć za pomocą Border Select. I teraz dopiero mam taki efekt jakby pikowanej poduszki. No więc tego typu zabawy można uskuteczniać. Rzadziej się korzysta z tych wszystkich krzywych, dlatego że one są w pewnych warunkach niezbyt wygodne do edycji, ale czasami potrafią dostarczyć genialnych kształtów, bardzo prosto uzyskiwanych ze zwykłych jakichś małych deformacji. Mamy jeszcze torus, który można sobie tutaj odpowiednio przemodelować. Weźmy na przykład te wierzchołki. Na przykład coś takiego. I już mam od razu jakąś tam sprzączkę do kluczy czy coś. Więc bardzo prosto można generować rozmaite kształty, dosyć skomplikowane, gdyby chcieć je budować na przykład ze zwykłego mesza. Tak to wygląda. Ok, myślę, że to są wszystkie krzywe, o których warto było coś powiedzieć. Dzięki za uwagę.